Rodzina, proszę wszystkich, rodzina jakie wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina, proszę wszystkich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc im drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. Ty szmato, a więc krótko mówiąc, doigrałeś się i przenieśli cię na niższe stanowisko. Jak ty nic nie rozumiesz, Marylo, żebyś ty wiedziała, ilu moich kolegów z pionu konserwacji czekało na tę posadę. Wiadomość, że otrzymałem ją właśnie ja, była w zasadzie ciosem dla wielu z nich. Przychodzą teraz do mnie, gratulują, uśmiechają się nieszczerze, a w głębi duszy zżera ich ordynarna zawiść. A ja jakbym ich nie poznawał, przechodzić mówię, nie gromadzić się w przejściu. Opłata za użycie toalety 1 złotych, ręcznik 2 złote, mydło 5 złotych, Przemysławka 7 złotych, razem 50 złotych. Krótko mówiąc, najprawdopodobniej jesteś, Grzegorzu, zwyczajną babką klozetową. Widzisz, Maurycy, do czego doszedł twój ojciec na stare lata. Widzę i w przeciwieństwie do ciebie, mamo, jestem dumny, że mój ojciec objął w końcu samodzielną placówkę. Czy mogę wyjść? Nie. Tak jest, możesz, synu. Dziękuję. Wrócę jak zwykle nad ranem. Bawcie dobrze, kochany. Zarzekaj. Masz tutaj jeszcze 50 złotych na toaletę, w razie czego. Jeszcze raz dziękuję. Nie czekajcie na mnie za śniadanie. Zrobiłeś się rozrzutny. Tak jest. Stać mnie na to, a niedługo będzie mnie stać na jeszcze więcej. Co za wstyd, co za wstyd. Brednie. W każdym razie ty sam powiesz o tym ojcu. Mnie by to najprawdopodobniej nie przeszło przez gardło. Tak jest, oczywiście, że powiem. Zobaczysz, jak się ucieszy. Poza tym zapamiętaj sobie raz na zawsze, że nie jestem żadną babcią, tylko kierownikiem toalety. W skrócie toaletowym. Tak. Wielki mi pan kierownik! Czy mogę wiedzieć, co ty robisz? Wydzieram sobie włosy z głowy! To przez ciebie! Widzę! Ty szmato! Co to będzie, jak się sąsiedzi dowiedzą już? Już widzę minę pana Włodka, który na pewno powie: żadna praca nie hańbi! Ale co sobie pomyśli, to powtórzy żonie, a ta plotkara powtórzy to całemu osiedlu. I proszę bardzo, wydzieraj sobie te włosy, proszę bardzo. Nie robi mi to żadnej różnicy. Od dawna czuję do ciebie wstręt fizyczny i w zasadzie zapomniałem już przy tobie, na czym polega tak zwany, jak to mówią, pociąg byłciowy. Znajdą się tacy, którym jeszcze się spodobam. Nawet łysa jak kolano. Ale wątpię, czy ktoś na mnie w ogóle spojrzy teraz, gdy mój mąż został zdegradowany na ohydne, poniżające stanowisko toaletowego. Ja rzucę w ciebie krzesłem, Marylo. Dobrze, dobrze. A poza tym rozbij mi jeszcze raz. Wybij mi kilka zębów i podbij oko. Ty sedania! Ostrzegałem cię. Jakaś wyraźnie. Raz? Nieprawidłowo? Powinieneś ostrzec ją 3 razy. Potem strzelić powietrze i dopiero gdyby to nie poskutkowało, wypalić do niej celując w nogi. Nie popisałeś się chociaż i mnie podczas służby wartowniczej w niepozapomnianym, prawda, roku 1904 zdarzyła się rzecz bardzo podobna. Stoję u łazia na warcie, a ściślej mówiąc siedzę, bo mnie już nogi od tego zdania rozbolały, kiedy nagle widzę jakiś czarny, podłużny, gruby i obły cień pełznący w moim kierunku. Wyobraź sobie, że podobnie jak ty pomyliłem ja kolejność. Natychmiast wypaliłem mu 3 razy między oczy i dopiero potem, kiedy przestał już się ruszać, powiedziałem: stój, kto idzie. A kto to był, ojcze Ja babu? Nie wiem, uciekłem, opuściłem posterunek. I jakież było moje zaskoczenie, kiedy nazajutrz na porannym apelu zostałem publicznie pochwalony przed frontem pododziału za czujność i wzorowe pełnienie służby wartowniczej. Tak to już w życiu bywa, mój Grzesiu. I nigdy nie wiesz, co cię spotka. Za ten sam czyn mogą cię pochwalić lub srogo
kogo, prawda, ukarać. Tak, i bądź tu mądry, ciask, prawda, Muszyński. Skończył ojciec. I tak, Grzesiu, i nie. Jeżeli chcesz, mogę pociągnąć na anegdotę, zmienić całkowicie, prawda, jej treść i puenta, a nawet datę i miejsce wydarzenia. Mogę też zmienić występujące w tej opowieści osoby i w ogóle wszystko tak pokiełbasić, że ci się w głowie zakręci i będziesz prosić o litość. A może nawet uda mi się zdenerwować się do tego stopnia, że podniesiesz na mnie rękę i zmasakrujesz mnie, jak leżącą tu na podłodze bez przytomności twoją żonę, a moją córkę. Co ty na to? Dosyć tego, papo. Tak ma jest? Tu papa, ojcze, 50 złotych na toaletę. Jak to? Tylko niech już ojciec papo przestanie ględzić. Dziękuję pokojnie, ho, ho, ho. 50 złotych piechotą nie chodzi, tylko czy koniecznie muszę wydać tę sumę właśnie na toaletę? Wolałbym. Ho, 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 będę musiał skosić do forum, prawda? Albo do Wiktorii, no trudno, raz się żyje. Co to jest? Gdzie ja jestem? A ty tutaj z nami w domu rodzinnym na podłodzie leżysz w otoczeniu najbliższych, pobita przez twojego męża. To dziwne. Uderzyłeś mnie po raz pierwszy w życiu i to porządnie. Krzesłem w głowę. Nie spodziewałam się tego po tobie. A widzisz. Teraz, kiedy w związku z awansem odzyskałem w zasadzie poczucie własnej godności, będę cię bijał, Marylo, codziennie. Tak długo, aż zmuszę cię do tego, żebyś była dumna z mojej nowej posady. A jakiej posady? Z dniem dzisiejszym objąłem samodzielne stanowisko. Jakie? Odpowiedzialne. Ale jakie? Kierownicze, ma się rozumieć. Jakie? Powiedz wreszcie. Ważne i popłatne. Wiem, zostałeś szpiegiem przemysłowym. Żeby! Przemytnikiem? Nie, to uczciwe zajęcie. Umieram z ciekawości już z góry, ci gratuluję, Grzesiu, że wreszcie dochrapałeś się czegoś w życiu. A widzisz, Marylo, ojciec nie wie jeszcze, o co chodzi, a już potrafi szczerze dzielić moją radość ze mną? Prawda? Gdy ty nie potrafisz dzielić jej ze mną szczerze, chociaż znasz w zasadzie szczegóły mojego przeszeregowania. Oberwiesz ty jeszcze za to dzisiaj i to nieraz. To prawda, oberwiesz mnie. A oberwiesz? Oberwiesz, ty nie słyszysz, a może ja oberwę? Nigdy nic nie wiedziałem. Nie, gdyby papa miał oberwać, to by już oberwał, a tak nie oberwie. Przeciwnie, dam ojcu papo jeszcze. Ty słyszysz, 50 złotych, co rozczuwasz? Przepraszam. Na to samo? Wolałbym. Dobrze. Najpierw pójdę do forum, potem do Wiktorii, a stamtąd prosto do Intrako. Jest tam na górze bardzo wytworna kawiarnia z bardzo elegancką toaletą. Jak szaleć, to szaleć. Tak jest. Jak szaleć, to szaleć. Tak, może się... To jest świetny dom. Prawda? Jak szaleć, to szaleć. A ty czemu się nie śmiejesz, Marylo? Żebyś nie wiedziała, jak ty wyglądasz. Ponura, posiniaczona, podrapana z powyrywanymi włosami. Istne straszydło. Cicho! To twoja wina i twoja robota. No. Co za wstyd. No, ty, uważaj lepiej, ty, uważaj, ty. A jaki to wstyd, córeczko? Nieważne, ma tu ojciec jeszcze 50 złotych w bilonie, no, prawda? No co ja zrobię z taką furą pieniędzy? Do końca ja pójdę, prawda? No proste, proste, wpadnie ojciec do mnie jutro do pracy. A chciałam, żeby to Grzegorz powiedział ojcu o wszystkim, ale widzę, że sama będę musiała to zrobić. Niech sobie ojciec tylko wyobrazi, że Grzegorz przestał być już konserwatorem maszyn biurowych. No nareszcie. A został zwykłą babcią klozetową w swoim zakładzie pracy. Nie wierzę. I słusznie, ojcze, to nieprawda. Nie jestem żadną babcią, lecz kierownikiem toalety. W skrócie toaletowym. Ach, to takie sprawy mają. Tak właśnie się mają. Szmata. Jaka szmata? Ty sama jesteś szmata. Chodź, chłopcze, niech cię uczę. Uję, no Grzesiu, wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia na nowej posadzie, niech ci się tam wiedzie i proszę, nie zapominaj o biednym dziadku Jacku, starym emerycie, który podziwia cię szczerze i jest dumny, że wychował swojego zięcia na toaletowego. Dziękuję, papo. Ma tu papa jeszcze 50. Dziękuję. Co ty mi tu dajesz? Przecież to jest 50
grosi. Tak, ale za to może ojciec wydać te pieniądze, na co tylko dusza zapragnie. No chyba kupię sobie za to zapałki, prawda? Dobra rzecz, takie zapałki. Przeciętnie 48 sztuk z estetycznym opakowaniem, z ciekawym widokiem na wieżę rycerską w Bystrzycy, prawda? Lub bramę wodną również w Bystrzycy. Ciekawe, że zapałki z widokami Bystrzycy produkowane są właśnie przez zakłady przemysłu zapałcianego w Bystrzycy. Dzięki temu my tutaj, prawda, wiemy, jak wygląda Bystrzyca. Nie ruszając się z domu, poznajemy Bystrzycę. I wieże, prawda, i bramy. No co ojciec o tej Bystrzycy tak? A o czym mam mówić? Za 50 groszy. Daj mi 28 zł, to pogadamy o papierosach Marlboro. Albo daj mi 140, to kto wie, może pogwarzymy o ekstra mazowieckiej, prawda, życie. Dostał już ojciec dzisiaj, papo, 150 zł i 50 groszy i na tym koniec. Ale jutro też jest dzień. Czy ojciec naprawdę nie zdaje sobie sprawy z nieszczęścia, jakie na nas spadło? Maryla! Czy ojcu naprawdę nie wstyd? Nie! Czy ojciec wie, jak to się rozniesie? Będą nas sobie pokazywali palcami na całym osiedlu. Tak jest, Marylo, wiem. Będą pokazywali palcami i mówili, patrzcie, patrzcie, to ci toaletowi, a to im się... Będą mówili, trafiło. Szczęściarze będą mówili. A czy ojciec wie, co powie pan młody, kiedy się o tym dowie? Wiem, powie. Żadna praca nie hańbi. Dzień dobry. Dzień dobry. Żadna praca nie hańbi, panie poseł. O, proszę. Serdecznie gratuluję, naprawdę, szczerze, po sąsiedzku. Tak jest. O, niech pan o nas nie zapomina. Bożena też chciała wpaść i pogratulować, ale mówię, siedź, babo, w domu za wysokie progi. Ja proszę wejść, brat, bliżej, brat, bliżej, brat. Tak jest. Całe osiedle o niczym innym od wczoraj nie mówi. Mówię panu, panie kierowniku, aż huczy. Taki awans w oczy, kole, ludzie są zazdrośni, panie dyrektorze. No kierowniku jak na razie, ale proszę siadać, prawda? Dziękuję, mnie bardzo pan łaska. Co się pan tak płaszczy przed tym sedesowym? Ty chcesz oberwać? Możesz mnie nawet zabić. Ja nie będę się płaszczyć i poniżać przed tobą, ty Grzegorzu. Będzie pani Poszeprzyńska. Tak jak ja i my wszyscy. Wystarczy teraz przecież spojrzeć na pana Grzegorza. O ile wolno mi tak pana, panie naczelniku, w dalszym ciągu nazywać. Na razie wolno. Wal pan dalej, a ty, Marylo, słuchaj i ucz się od pana Włodka. Szacunku! No, starczy spojrzeć na pana Grzegorza. Przepraszam za śmiałość. I od razu widać, że to już inny człowiek. To już nie ten wiecznie brudny, nędzny, zacharowany, szary konserwator. To już człowiek na stanowisku. Spojrzenie u niego władcze, głośnonośne. Postawa u niego szlachetna, a z tych oczu, z których jeszcze wczoraj biła głupota bezwzględna, dzisiaj wali po prostu mądrość i sprawiedliwość. Słusznie pan powiedział, panie Włodku. Brawo, brawo, brawo. Słuchajcie, w nawiązaniu do wystąpienia pana Włodka chciałbym w zasadzie oświadczyć, że będę kierował toaletą mądrze i sprawiedliwie. Brawo! W takim razie po pierwsze, równość. Dyrektor, nie dyrektor. Goniec, nie goniec. Każdy płaci po złotówce. Ręcznik 2 złote, mydło 5 złotych, Przemysławka 7 złotych, razem 50 złotych. Cześć, mogę powiedzieć, tak, coś się nie zgadza. Cicho, panie dziadku Jacku, nie wychylaj się. Tak, tak, oczywiście. Po drugie, zobowiązujemy się do rozszerzenia tradycyjnej funkcji toalety jako takiej. Na szereg innych funkcjach, na przykład rekreacja, kultura i wypoczynek. Śmiałe plany, Biara, śmiałe plany. Nie bardzo ja rozumiem, przepraszam, ja człowiek prosty. Ja też nie rozumiem. To ja zaraz wytłumaczę, więc tak, rekreacja. Pod tym słowem rozumiem w zasadzie zamontowanie głośników i nadawanie muzyki lekkiej i przyjemnej. Oraz łatwej. Tak jest. Kultura. Pod tym słowem rozumiem wyświetlanie przeźroczy i wygłaszanie prelekcji na temat. No jaki temat? No wielka rzecz temat. No, pierwszy z brzegu, Chodźmy Bystrzyca, jej wieży i bramy. Może ojciec wystąpić jako prelegent. Mogę, oczywiście. Nikt się ojca nie pytał, zdaje wsiak. Wypoczynek.
pod tym słowem rozumiem wydłużenia tradycyjnej kabinominuty do kabinogodziny, a nawet kabinodynia i kabinoturnusu dla tych najbardziej zmęczonych. A turystyka? Że tak psiamać prosto z mostu wygarnę, co mam na wątrobie. Tak, tak ryzykant z pana, panie Włodku, żeby a. tak w pół słowa przerwać panu kierownikowi. A ja takich lubię. Nawiązując do kwestii turystyki, powiem tyle, że my tu już od dawna, prawda, w zasadzie mieliśmy o tym, myśleliśmy o tym, żeby użytkownik mógł zapoznać się z wyglądem innych toalet, że przykładowo wymienię toaletę królewską w Wilanowie, toaletę książęcą w Nieborowie i toaletę prasłowiańską w Biskupinie. Wyjazd rano o 6.15 autokarem, powrót wieczorem o 20.23 pociągiem. Dlaczego? Czekałem na to pytanie i ono mnie nie zaskoczyło. A toalety dworcowe i pociągowe. One również są warte obejrzenia. Uczestnik, porównując toaletę królewską lub prasłowiańską z toaletą w klasie drugiej, wyczuje natychmiast różnicę i wyrobi sobie własne zdanie w odnośnej kwestii. Przepraszam cię, Grzesiu, że w pierwszej chwili nie doceniłam twojego awansu oraz twojego nowego stanowiska. Teraz widzę, jak bardzo się myliłam. Jesteś nareszcie kimś, Grzegorzu. I dzięki tobie stałam się żoną kogoś, czyli czyjąś żoną najprawdopodobniej. Już się nie wstydzę. Przeciwnie, jestem dumna i wzruszona. Zaraz się chyba rozpłaczę. No już dobrze, dobrze. Nie trzeba. Nie całuj mnie po rękach. Masz tu 50 Lazariusza. O, dziękuję. Jesteś za dobry. Tak. A tu mam dla pana 15 złotych, panie Wyłodku. Przepraszam, że tak mało, ale rozdałem cały dzisiejszy utarg. W sumie rozdałem dzisiaj bez sensu 265 złotych i 50 groszy, ale ja nie żałuję. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Za to mam nadzieję... będziecie mnie wszyscy szanowali i podziwiali. Tak, szanujemy pana bardzo. Grzesiu, bardzo. Można powiedzieć? Proszę. Co tu gadać? Papo. Grzesiu, jesteś wspaniały. To jest. Wiesz, Grzesiu, boję się, że nazwisko Poszeprzyński brzmi zbyt skromnie w zestawieniu z twoją funkcją. Ja, jak to? Bardzo dobrze, kierownik toalety Poszeprzyński Grzegorz. No to źle? Taką będę miał na pakamerze wizytówkę. O, wiedziałam. Wiedziałam, że jak tylko pan Włodek przyjdzie, to od razu powie: żadna praca nie hańbi. Tak właśnie powiedziałem. Sam odbiorę. Nie ruszać się. Halo? Słucham. Ach, to pan, panie Woźń. Ależ oczywiście. Ja przepraszam, panie Woźń. To ja nie wiedziałem. I tak, ja jutro z samego rana to wszystko oczywiście. Ja wyszoruję w zasadzie. A ja obiecuję poprawę. Ja proszę nie wyciągać żadnych konsekwencji, panie... No, panie Woźń. Ukłony dla szanownej małżonki. I jeszcze raz serdecznie, najuniżeniej przepraszam. Rodzina Poszeprzyńskich, rodzina jakie wie. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyńskich, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc jej drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza.